Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojego prezentu na Dzień Ojca, czyli gry Galactic Survival. No, z Imperium, dobra. Nie będziemy się tutaj szczypać w tańcu. Dobra, dzisiaj będziemy się udawać tam, czyli do wraku tego tytana. Zobaczymy sobie silniczek, Gęsio. Moment, bo ja się muszę troszkę. Okej. Mam nadzieję, że nagranie wyjdzie w miarę jako takie, bo proszę, ja was nagrywam to na bardzo starym sprzęcie, który to sprzęt się nazywa słuchawki z mikrofonem. Nie wiem, ile tego kosztowało, parę groszy w każdym razie. 7 kilometrów? O matko przenajświętsza. Jeszcze koło tego to... No to chyba mnie nie lubi. No w każdym razie, słuchawki kupiłem bardzo dawno temu. Nie wiem, one mają 6 lat? 7? Nie, jeszcze raz do mnie. Idź, w cholerę jasną, ty kurde dziadu jeden pieruński. Idź ode mnie, ała. No i ty weź, no jedź. Jedź, chłopie, jedź, bo oni cię tu kurde zaraz normalnie ostrzelają. No kurde, teraz muszę... Aha, tu jeszcze nie mam tego ustrojstwa do naprawiania. Dobra. A może mam? Zaraz musimy to... Srok. Tak. Nie ma. O kurde. A tym się da naprawić? Dekonstrukcja, rozbijanie, defensor. No dość się. Guzik miód, panie kolego. Mhm. Zaraz. Czy ja to mogę sobie postrzelać? Kurde, czy ja mam w ogóle PT? No przecież ten do mnie tłukł jak do kaczki, a... Czy ja mam w ogóle... Ojejku... Jeżyczka... A co ja nie mam? Ale myk... To wszystko co tu zrobiłem, wsadziłem sobie wieżyczkę, a nie wsadziłem se. Nie wsadziłem skrzynki na naboje. Dobra, trudno. Jadziem. Bo to... Zanim tam zajadziem, to tam będzie... Minie ruski rowa. Jedzie. No jedzie. Ej, ty. No gdzie, co się trzymasz? Gdzie się trzymasz? Aha. Nie, to naciskałem co trzeba. Jak zwykle zresztą. Zrób budu. Dobra, to o czym to ja miałem mówić? Aha. Nie pamiętam. Chyba mi się skrzanił jeden odcinek. Ale jak się... No tak, nie mam nabojów, to on nie będzie strzelał. Ale się kręci. O czym to ja? Aha. Chyba mi się poprzedni odcinek skrzanił i to tak na maksa zupełnie. Mam nadzieję, że teraz, pomimo tego, że obciążenie procesora jest takie dosyć konkretne, ale mam nadzieję, że nie będzie nic przerywać i że uda mi się to potem jakoś zgrać. A jedzie, chłopie, mater jedyny. Co za ustrojstwo. Dobry. Srudzę, wiedziałem. Jak ja kocham lasy. Nigdy nie byłem jakoś specjalnie dobry z wyścigówek na klawiaturze. No i. No i guzik mniot. A moment, a czy ja przypadkiem nie mam przy sobie?
tej skrzynki. Nie, mam reflektor, mam komórę klonowania, mam biopaliwo, tudzież różne dziwne rzeczy, ale nie mam tego, co potrzebuję, czyli skrzynki na naboje. Tak chyba nabojów też nie mam. No i do czego ty chcesz, chłopie, strzelać, jak ty nie masz nabojów, co? Jedziemy po wodzie, czy się uda, czy się nie uda. Jeszcze 5 km, no pięknie. W każdym razie mam nadzieję, że koło tego cholernego tytana, tego wraku, nie będzie 25 tysięcy różnych innych budowli, co mi się już zdarzyło. Aha, dziękuję. A ja mam w ogóle... Wow. O. A da się to tak zrobić? Nie da się. Tu coś jest. Bo się wieżyczka kręci. A to by trzeba było gdzieś tak stanąć, żeby się przespać. Dobra. Landuj. Dobra, wyłączę cię od razu. Tak, tak. I teraz weźmiemy sobie, o. No, chyba oberwał. Mam nadzieję, że nie za bardzo. Ale oberwał. No, gdzieś tam i to bym namiot postawił. Opie. Gdzieś jaki jestem. Lekko śnięty i nie wiem dlaczego. Mi się. Dobra. O, widzicie? Tu po lewej stronie się nagięło trochę. Znaczy się oberło. No i zobaczymy, czy się to uda, czy się nie uda. Przelecieć nad. Kurde, no. Nie chcę się trafić po tych górach. Na to no się Maryjku jedyna ty moja opie. O ja pierdziule, co za młot. Co za młotek ostatni. Pewnie jeszcze mi wjeść do tej wody. Pierdolot, dzień dobry. To jest gra, która wymaga dosyć sporo cierpliwości. Zwłaszcza jeśli chodzi o sterowanie. Bo co to zaś coś tam lata? Aż w ciurności kurna chata. Budu. I dajesz Baniuś, dajesz Bania. No. To chyba mi się do tego tytana nie uda tak bezboleśnie i bezproblemowo. Tak w ogóle to się zabrałem od trzeciej strony, bo miałem polecieć drugiej strony. A propos sprzętu do nagrywania. Nie. Na razie tamten Prometheum? Gdzie to Prometheum jest? 5? No i dobrze. Aha, no Jezus, ten zaś zaczyna swoje. Muszę normalnie zabić go dziada to mało. 1,5 kilometra, gdzie on jest? Za tą górką. No i dajesz, hop. Zaraz, ale. Oho, ktoś to dziada swego nie strzela. Co to jest? Aha, tu jest tego badziewia od groma i ciut, ciut. No, jeszcze mnie trafił. Dobra. To bez broni to ja sobie tutaj mogę co najwyżej. Gdzie jest ten tytan? Kurde. No i... No i no. No i słuchawki kupiłem, nie pamiętam kiedy, z tym mikrofonem. Sprzęt raptem kosztował, nie wiem, 15 zł. 20. Coś koło tego. W każdym razie, o, coraz bliżej, i chyba tutaj nie ma
Żadnego badziewia, krzem. No i co mi z tego, jak... A nie, mam tam. Dobra. Okej, okej. Jest. Dobrze. Jest, proszę Państwa. Lot of Weaven Fire Demarsz, coś tam. No i macie tutaj, drodzy moi, nie mam pojęcia zielonego, o co tu chodzi. Okej. A propos klawifologii. Jakiś detektor, no nie mam tego detektora bodajże. Chyba mam czy nie mam? Nie mam, a mam. Kurde, mam. No i co? Możemy sobie zdjąć hełmik, wziąć detektor. No i co? I szukamy. Tu coś jest? Nie. Tu się jakoś dało wleć. Ale się chyba nie da. Więc trzeba by było chyba wyleźć na górę. Albo spróbować szczęścia od przodu. Ze sprzodka. No jest to wielkie bydle. Zobaczymy, wyrazimy na górę, może się uda wleźć. Co tu jest zaś czerwone? To jest środek. No proszę. Ale ja na razie bym chciał wleźć do środka. Tu. A tu się chyba nie da. Wleźć do środka. A dlaczego? A może się da? A łanie tak. No nie da się. A ja się pytam, dlaczego się nie da? Coś tu kurde nie gra, no. Przecież tam się chyba dało. Ale, sorry, bardzo mocno, ale jestem śnięty. Trochę lepiej się czuję ostatnimi czasy. Chyba przez to, że mnie nerwy puściły. Jakoś tak dziwnym cudem. No przecież tam się, kurczę, dało wejść. Ślakiem trafy jasnym cholerem. Kurde, no przecież dało się tam wejść. Spróbujemy jeszcze raz z tej strony. Wygusiem. Waniuszka, no. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, dobra. Tu się nie da. Tu się nie da. Ała. Tu się nie da. Ale się kurde jakoś tam chyba dało. Tu się da? Też się nie da. Jak to się nie da, jak się da? A tu? No też się nie da. No, no, no. Jak to? Przecież to można było wejść jakoś. Dlaczego się nie da wejść, jak się da wejść? Czy ja mam? Nie tak. Ciskamy J i robimy taką. Sru. Nie proszę. J to jest jakieś takie skakanie. No. No by to jasne, dźwięk. Gwint. Ale tam się przecież dało wejść takim. Dziurą tędy? Nie. Czekaj, ta, ale tu jest jeszcze jakaś dziura?
Nie, tu się nie da wejść, już próbowałem. Tu się nie da, też próbowałem. A tu gdzieś? I już jesteśmy na dole. I guzik miód. No by to ślak. No patrzcie, no przecież to się... Ewidentnie da wleźć, ale się nie da wleźć. Znaczy się ewidentnie, to można będzie chyba potem przyleźć. Jak już będzie się dało go trochę odkopać. Chyba. No tu są niby jak wygląda, to nie, to jest lampa. Tu jest lampa. To są... Nie ma dziury. O co biega? Czy ktoś może to wytłumaczyć? Dobra. Spróbujemy dojść do środka. Dobrze, ale to może sobie zapiszę tą grę, tak na wszelki wypadek. Żeby potem nie było. Ile to jest? A tu jest zaraz. Popatrzcie, popatrzcie, no. Nawet numerek. Przyziemienie, wyłączenie, przestawienie, wylezienie. Dlaczego ty tu chciałeś strzelać? Gościu kolorowy. No i co, jest tu coś ciekawego? No, tu jest tlen. To mi i tak nic nie da. Inny sojusz. Nie wiem, o co chodzi z tymi sojuszami. To jest takie... Dziwne to jest co najmniej. Ale za to tu jest skrzynka. I tu jest dopalacz. Czyli nie jest źle. Tu jest druga skrzynka, ale ona jest cholera zakopana. No gdzieś się... A to są drzwi? Nie. Drzwi są gdzieś tu. No ale tam tak chyba nie wyteguje. Chociaż... A czy ja mam? Nie mam. No jak na złość nie mam? Ruchaj, oj! Kurde, gdzie łamie się? Znaczy się, tu będzie trzeba przyleźć potem, żeby to wszystko odkopać trochę. Bo tak to za bardzo... Titan Meat Part. Co to kurde jest? Właśnie. Waniuszka. No i co? I tu jest tytan przód i krzem. Tu jest żelazo i tytan środek. Tu jest... Aha, to jest to badziewie takie nieznane. Tu jest prometium. No, powiem wam tak, że to prometium to jest dosyć ciekawe. W sumie tu... A, kabelek. No, prometium to jest... Bardzo pożyteczna rzecz. Takie coś się robi prawym klawiszem. No. I... Ja jestem mądry teraz, bo ja już sobie trochę pograłem w to. I to tak nawet powiem więcej, chyba nawet bardziej niż trochę. Ale... Nie mogłem się powstrzymać. Po prostu nie mogłem. Jest to... Tak genialna rzecz, że no, przegenialna.
Ja chyba nie mam bazy postawionej. Chyba nie mam w ogóle. No i co? No i co? Aha. Nie wiem, czy ja mam bazę. Czy nie mam bazy. Ale z tego, co pamiętam, to chyba nie mam. A ma! Proszę bardzo. Baza 01. A to co jest? Aha, jakieś badziewie. A tu? Jakiś szrajn, czy coś. Tu są te wreckagi. Tu jest wieża obcych. Aha, bo tam już byłem, no tak. Miedź. Ile mamy zaraz? Żelaza mamy 7 z 18. Krzemu 2 z 10. Miedzi 13. I tego prometium 12 pokładów. No i dobrze. W takim razie mam nadzieję, że mnie to nic nie zeżre teraz. Prześpijmy się do rana. No i co? Aha, dobra. I czy ja mam wiertło? Mam. A czy ja mam w ogóle paliwo do tego wiertła? Kurde, 8 tylko mam. Cianko, bardzo mocno, ale to sobie zrobimy taki myk. 6. To jest to, ok. Bo teraz wam powiem tak, to prometium jest bardzo potrzebne. Można zrobić paliwo z drewna. Biopaliwo można zrobić, ale to biopaliwo tak na dłuższą metę jest mało opłacalne. Bo jest mało kaloryczne. Tak się to nazywa. No. Pewnie jasne. Dobra. No jest po prostu mało kaloryczne. I teraz. Jeżeli tu jest to prometium, to on jest na 15 metrach, to trzeba będzie trochę przykombinować. Dobra, mam? Nie mam, dobra, okej. Okay. No teraz możesz mnie wrzeć pocałować. Teraz w takim razie stawiamy sobie to. Dobra, zrobimy sobie paliwka, troszkę tu mam 7 jeszcze. Stryk. Zrobimy od razu 10. Nie wiem, na ile mi to wyjdzie, ale... Ile jest? 10 włókien, czyli zrobi mi tylko jedno. Paliwko. A trochę kijato, bym tak powiedział. Ale zobaczymy. Może coś z tego wyjdzie. Gra jest raczej, znowu zmieniam temat, ale to jest normalne. Gra jest raczej, nie wiem jak to nazwać, no. Ja bym to raczej powiedział, że to nie jest gra taka na pokazywanie właśnie na kanale. Gra jest według mnie genialna, jeśli chodzi o, no, na streama. Na streamy powinno to być genialne. No ale jak zwykle zresztą zawsze jest jakieś ale, które powoduje, że jak się wybierze cały
sobie pokład. Tam się taka bańka posłucha. Tu dziura była. Śmieszna. Z tej dziury jest ciężko wyjść. Jak się nie ma paliwka, to jest bardziej niż ciężko. Nawet z tym. No co? Co, za mocna mgła jest? No, najwyraźniej. Są trzy tylko, dobra. No nic, tam muszę się na chwilę chyba schować, bo najwyraźniej. No, no to jest w miarę dosyć szczelne. Nie pamiętam, czy to on ma. Ma to? Ma! No proszę, proszę. To on jest. O, nie mam nic. To znaczy, że on jest taki również, taki śmieszny do latania i w kosmos. No, gdzieś to w każdym razie. Po planetach, które specjalnie tlenu nie mają. Tyle tylko, że wtedy go trzeba gdzieś tam przebić. Co, tu się nie da? Czemu się nie da? Aha, nie da się. Znaczy trzeba być w kosmosie, żeby można było włączyć mapę sektorów. Czy ja mam w ogóle jakieś żarełko? Chyba nie mam nic. No chyba raczej nie mam. No i mam tutaj, proszę bardzo, karabin mam. A co to jest? Jest strzelba, a to jest? Piętnastka, pocisk do karabinu. To ja nie chcę strzelby, to ja chcę karabin. No. Dobra, kichał cię, Michał. Nie umrzesz mi z tego tytułu. O, widzicie, jaka poczaskana szyba. Tam to tak bardzo nie atakuje, na szczęście. Aczkolwiek bywa upierdliwe. Gdzie to jest? Gdzie tam dziurę wykopałem? Tu. Łup. No, 4 rady to już nie jest źle. 3-9 to nie jest źle. Czyli na wyraźnie podziemny spada. Musimy się zająć, czy to kopać w odcinku, czy nie. Gdzie to jest? Żelazo. No co tu się stanęło się? Aha, dobra, nie wiem co coś. Ta ruda ma to do siebie, że ona jest tak bardzo ciekawie ułożona. Gdyby gniazda i ciężko jest ją trafić, trzeba się dobrze naszukać, żeby cholerstwo znaleźć. Dobrze mówię? Tu gdzieś. Nie. Metium jest genialną rzeczą, bo z tego ustrojstwa robi się, proszę was, się robi paliwo. I to takie, no naprawdę bardzo konkretne paliwo. Jeśli chodzi o ścisłość. Takiej rozgrywce, co bym powiedział, treningowym. Bardzo dużo rzeczy udało mi się odkryć. Gdzie jest ta ruda? No, jasne. No, 13 to jest tak tragicznie. No,
Coś chyba było tutaj gdzieś, co cholera jest. Nie. No dobra, w takim razie słuchajcie. Zróbmy to tak. Ja sobie tutaj pokopię, żeby was nie zanudzać. Po czym, jak już coś wykopię i będzie trzeba zrobić tą bateryjkę, to wtedy się spotkamy. A na razie robimy cięcie. No i słuchajcie, dokopałem się. Znalazłem troszkę. O, to właśnie. Takie piękne niebieszczańskie. I teraz robimy to. Ogniwo paliwowe Prometium. Ja zrobię sobie od razu 10. Żeby mieć na zaś, że tak powiem. Nie pamiętam, czy się dało. Czy się nie dało. Okej, niech on sobie tu robi. Więc ja spróbuję zrobić. Okej. Więc spróbuję dotankować troszkę statek. Co powinno się udać? Jest. Paliwko weźmiemy. Nie wiem, co się. I teraz zobaczcie. To jest ogniwo paliwowe. Są 4 sztuki. O, coś niewiele. Aha, bo to są. A, dobra, bo to są małe. Okej, okay. Wszystko jest w temacie. To są małe. Małe. Dobra, przecimy jeszcze to. Jeszcze to, a to wiosnicę zostawię na wszelki wypadek. Dobra. Teraz tak, co ty tu mi już zrobiłeś? Aha, zrobiłeś mi tyle. Czyli dychę już mam. Nie wiem, czy się to... Ach, ale to się wiertło chyba też dało. Też się chyba to wiertło dało zrobić. Oki, a czy ja tu mogę zrobić skrzynię? Chyba nie bardzo. Znaczy mogę zrobić tylko i wyłącznie w dużym. Skrzyneczkę, a szkoda, bo dobra, tak, włazimy do środka i spadamy. Aha, dobra, czyli mam zrobione to i to. Słuchajcie, jest 33 minuty nagrania. Szczerze powiedziawszy, to nie chce mi się za bardzo, bo potem mam problem z ustawieniem. Ja powiedziałem z ustawieniem. Mam problem później, żeby. A, to dziury są. A gdzie jest moja baza? Kurde. Mam problem, żeby... No gdzie ja żebym tu wylądował? A bazę mam tu. Dobra, no i zatwierdź, no jest okej. Nie, no musiałbym się teraz... tam wracać. 8 km. Dobra, skoczymy sobie w takim razie w tę stronę. Całkiem możliwe, że... pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Bo nie pamiętam, czy to pokazywałem, czy nie. Jest coś takiego jak... Aha, moment, poczekajcie chwilę, moment. Wyłączymy wyjca. Jest coś takiego jak... Nie wiem, takie plany gotowe i tu jest baza, którą można postawić. To jest akurat bardzo fajna szklarnia.
A więc 18 działek ogrodniczych. W cholerę jasno można do tego nasadzić, czyli z różnego jadostwa. Aczkolwiek mnie interesuje teraz, któryś to jest... Tak, to są statki. Dobrze mówię? Tak, bo to jest okręt dowodzenia, to jest statek kosmiczny. No na początku pewnie tak. Nie, zaraz, który... Coś mnie co... Aha, tu już jest 10, to na pewno nic z tego nie będzie. Ten sobie zrobiłem. To już powiem wam, bardzo fajny. Sporo ma urządzeń na pokładzie. A i sporo rzeczy może zabrać. No ten jest na 15, kurde, a właściwie 590 urządzeń. O ja pierdziule. Ciekawe jakie to, ale tu jest, no. Dobra. To nie siódmy, dobra. A który ja mam poziom, cholera? Czwarty? Piąty? Szósty. A, to mi już niewiele brakuje, tak bo naprawdę. 63% będzie do siódmego, gdzie można zrobić sobie statek kosmiczny. dobra, słuchajcie. To by było tak, ja może wezmę sobie to, skończę na dzisiaj. To sobie skończę. Zobaczę, jak mi się to nagrało i zobaczę, jak mi się to uda zmontować. No w każdym bądź razie. Dobra, nie przedłużając już dalej, bo jest 36 minut. Słuchajcie, być może jeszcze sobie tutaj coś gdzieś pochodzę, pokopię, tudzież parę innych rzeczy dziwnych zrobię. A na razie to byłoby na tyle. Słuchajcie, no życzę wam wszystkiego najlepszego. Oczywiście no, możecie tam zostawić ślad bytności po sobie, czyli łapkę w górę. Nie pogniewam się. No i cóż, no jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Cześć.